studium imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie Benefis Stanisława Tyma i gdzie czekają na Państwa Wojciech Mann i Marek Kondrat. Ja! A oto dzisiejszy beneficjent, sobielizant, jubilat. Lekkim, dziarskim krokiem. Słucham, o co chodzi? Chodzi o to, Stasiu, żebyś usiadł. O. Tak, słuchaj, nie, tam nie szukaj, masz największą kanapę. Okay. Tak, tak. Przepraszam, Stasiek nie jest przyzwyczajony do takich luksusów, mieszka z dala od miasta. Prosimy bardzo. Jaki jest pan Stanisław Tym? Pana zdaniem. Jest czuły, mądry, dobry i dowcipny. Ma mądry pesymizm, wie pani, który uwielbiam w ludziach. Z takimi ludźmi uwielbiam przebywać. Robi się koło nich jasno zawsze i tym, którzy z nimi rozmawiają i przebywają, jest lepiej i łatwiej żyć. Zauważam, że od 50 lat nie zdarzyło się w Polsce nic śmiesznego bez Stanisława Tyma. To znaczy zawsze, jak się zdarzało coś śmiesznego, to ty byłeś tego gdzieś na zapleczu, przynajmniej tym... Albo bezpośredni powód. Albo bezpośredni. Nie, to jest sprawa szczęścia. Znaczy, mi się udaje być akurat w tym miejscu. W odpowiednim miejscu, tak. Czyli w Polsce po prostu. Tak. Dzwonię do niego i mówię, chwała panie Stanisławie. Albo sława panie Stanisławie, bo to jest częściej. I on od razu rozumie i mówi sława panie Marku. Porozumiewamy się szybko, wchodzimy w środek rozmowy, którą zakończyliśmy parę miesięcy wcześniej. Nie nagobujemy się stale. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że Staszek jest kolekcjonerem, żeby nie powiedzieć zbieraczem kamieni. I to nie drogich kamieni, jakichś wyjątkowych, tylko zwyczajnych. Kamieni, które gdzieś leżą w różnych miejscach. Staszku. Ja ci dostarczę kamienie. Tu jest, proszę państwa, kamień, to wszystko prawda, co mówię. Tu jest kamień z koła podbiegunowego w Norwegii. Tu jest kamień z ulubionej mojej kuźnicy na Helu. I tu jest kamień z lodowca w Alpach. To tyle. Kolega tutaj namawiał mnie, żebym przyniósł swoje kamienie, które mi wyjęli z woreczka żółciowego. Ale pomyślałem sobie, że to sobie zostawimy na bardziej intymną okazję. Możemy się wymienić, ja też mam swoje. Każdy, kto zna Stanisława Tyma, wie, że każda rozmowa z nim to jest jedna wielka anegdota. A przecież te wszystkie filmy, w których brał udział, w dużej mierze są przecież bardzo naturalnie, powstawały naturalnie właśnie dzięki jego osobowości. Gdyby nie było Henryka Marlechy na świecie, to i mnie by nie było, i tutaj by mnie nie było, w ogóle by nie było, bo to jest człowiek, który wymyślił studenckie teatry satyryczne. Ja obaliłem komunizm, wiesz? Ale tak, ale to prawda, no przecież udział młodej inteligencji w tym przedsięwzięciu wcale nie był taki błahy. Pierwsze słowa moje w SDS-ie na scenie brzmiały. Siedzi se w lesie, a nas wszystkich w dupie ma. I nawet oklaski tak. Tak. Ale już i mam. To jest... Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, co Staś tym zrobił, jak ja się tu pojawiłem. Spojrzał na moje nogi. Tak. Tak. A powiem więcej, na moje buty. Buty, tak. Bo tak myśmy się poznali w zasadzie. Pewnego razu właśnie w jednej ze stodół na wschodzie, północno-wschodniej części Polski spotkaliśmy się i raptem widzę Staszek tym, schyla się i wiąże mi sznurowadło. Nie pozostało mi nic innego, jak rozwiązać twoje i je zawiązać także tak. Publicznie. Tak, bo to... Więc oprócz tych wszystkich pesymizmów i optymizmów wschodnich, to grzeczność jest jednak cechą ludu wschodu. I o to chodzi, tak. I o to chodzi. Pan rozśmiesza miliony ludzi, a co pana rozśmiesza najbardziej? Wszystko mnie rozśmiesza właściwie. Praktycznie rzecz biorąc, nie widzę nic, co by się nie dawało do tego, aby mnie nie rozśmieszyć. A czego by pan sobie życzył jeszcze na dalszej karierze? Żeby mnie szczęście nie opuszczało, tak jak do tej pory mnie nie opuszcza, z czym jestem szalenie zdziwiony, ale jednocześnie nie narzekam. Przed chwilą zakończył się benefis Stanisława Tyma. Było dowcipnie, wesoło, czasami wzruszająco. Jednak tym, co ujęło wszystkich, był niesamowity magnetyzm, dobro i ciepło bijące od Stanisława Tyma. Gdyby wszyscy ludzie byli tak radośni, nasz świat byłby zdecydowanie lepszy. Za oknem jesień, za progiem
Zima, a u mnie wiosna na widok tyma. Dziękuję.